zanim przejdziemy do tych najbardziej zaawansowanych rzeczy, zróbmy kilka przykładów z tego pierwszego bloku. Mam tu na myśli funkcje i pętle. Są to najbardziej podstawowe elementy, ale też najbardziej potrzebne, żeby zacząć programować. Pierwszym, bardziej zaawansowanym tematem, który poruszycie w tym pierwszym bloku, będą funkcje. Funkcje wydają się skomplikowane, ale tak naprawdę jest to zbiór różnego rodzaju czynności ukrytych w jednej nazwie. Brzmi dosyć tajemniczo, ale tak jak wspominałem na początku, pamiętacie ten przykład z wiązaniem butów. W tym przypadku mamy tak, że mamy hasło zawiąż buty, a pod spodem, pod tym hasłem kryje się bardzo dużo różnego rodzaju poleceń. I tak samo jest z funkcjami, które znajdują się w naszej aplikacji, w Swift Playground i z poleceniami, które będziemy musieli, znaczy z zadaniami, które będziemy musieli tu wykonać. Pierwszym zadaniem jest nauczenie bajta skręcać w prawo. Jeżeli zaobserwowaliście, wykonaliście wszystkie zadania z tego pierwszego bloku tematycznego, bajt skręcał tylko w lewo. Łapał klejnoty, chodził do przodu, naciskał przyciski, ale właśnie nie było tego skrętu w prawo. I naszym zadaniem jest nauczyć go skręcać w prawo. OK, teraz zastanówmy się. Mamy do dyspozycji kilka haseł, kilka elementów kodu, ale nie mamy żadnego, który by odpowiadał temu, że bajt ma skręcić w prawo. Tymczasem mamy oczywiście nasze turn left, czyli skręt w lewo. I żeby skręcić w prawo, wystarczy trzykrotnie obrócić się w lewo. Ale do tego celu, żeby nie wpisywać zawsze trzy razy skręć w lewo, stworzymy funkcję. Funkcję, którą nazwę skręt w prawo. Aby stworzyć funkcję, musicie użyć odpowiedniej struktury. Każdy z takich bardziej zaawansowanych elementów składa się z pewnego rodzaju charakterystycznego zapisu. I też jest tak w przypadku funkcji. Oczywiście ta apka Swift Playground nie została stworzona w taki sposób, żebyście musieli wszystko wpisywać ręcznie. Nic z tych rzeczy. Na górze znajduje się plus, za pomocą którego dodacie strukturę funkcji. Ta struktura składa się z dwóch elementów. Elementów, które musicie oczywiście uzupełnić. Pierwszym elementem jest nazwa funkcji. I to jest bardzo ważne. Nazwy funkcji powinny odzwierciedlać to, co ta funkcja robi. To znaczy, jeżeli tworzycie funkcję, która skręca w prawo, warto, żeby w nazwie było wyjaśnione, co ta funkcja robi. Czyli w moim przypadku jest po prostu hasło skręt w prawo. Ale wyobraźcie sobie, że tworzycie na przykład w danym kodzie, w danej aplikacji 1000 czy 2000 różnego rodzaju funkcji, które mają zagadkowe nazwy. Tak? Można się bardzo łatwo pogubić w tym, a to jest najgorsze w momencie, kiedy tworzycie już zaawansowane rzeczy i szukacie później błędu, tak? Szukacie elementu, który nie zadziałał. I właśnie nazywanie odpowiednio funkcji rozwiązuje większość z tego typu problemów, ponieważ możecie prześledzić taki kod, zobaczyć, gdzie się on wysypuje i w bardzo łatwy sposób odnaleźć ten element, który się po prostu nie zadziałał. Ale wróćmy do naszego bajta, wróćmy do naszego zadania. Naszym zadaniem jest stworzenie skrętu w prawo. Tak jak mówiłem, dodałem już strukturę funkcji, wpisałem nazwę, skręt w prawo i dalej mamy takie klamry, nawias, jak to nazywam, wąsami, nawias, którego musimy zawsze pilnować. Jest to bardzo ważne, ponieważ w programowaniu też obowiązuje pewnego rodzaju rygor. Podobnie jak w języku polskim mamy ortografię, tak w programowaniu musimy trzymać się pewnego rodzaju zasad. I w tym przypadku mamy nasze klamry. Nie możemy ich zgubić, musimy uważać, gdzie się otwierają, gdzie się zamykają. I jeżeli będziemy budowali coraz bardziej zaawansowany kod, będzie on coraz bardziej zagęszczony, tym bardziej musimy tego wszystkiego pilnować, bo te elementy, ich utrata lub właśnie błędy w takich podstawowych rzeczach, jak struktura kodu, powodują, że on potem nie działa prawidłowo. OK, stworzyliśmy naszą funkcję, dodaliśmy nazwę, teraz wypełniamy element wewnętrzny, czyli takie function body. I tu po prostu dodajemy trzy razy nasze polecenie turn left. Gdy to dodamy, nasza funkcja jest gotowa do użycia. Co musimy zrobić teraz? Musimy użyć tej funkcji po prostu. Aby ją użyć, musimy wywołać ją za pomocą nazwy, którą nadaliśmy. Byte na początku ma przebyć trzy kroki do przodu. Ja tu już dodaję trzy razy move forward i właśnie następnie powinien on obrócić się i skręcić w prawo. Na dole obecnie w tej belce Smart Keyboard nie widać nazwy naszej funkcji, ale
Od tego mamy klawiaturę. Za pomocą przycisku strzałki do góry, który znajduje się po prawej stronie, wyciągamy klawiaturę i wpisujemy nazwę naszej funkcji. I teraz bardzo ważna rzecz. Nazwa funkcji kończy się zawsze okrągłym nawiasem. Później dowiecie się, że w tych okrągłych nawiasach będą znajdowały się różne dodatkowe elementy związane z warunkowaniem, związane z zmiennymi itd., itd. Ale w tym momencie pozostaje on pusty, ale musi być, inaczej nasza funkcja nie zadziała. To, co ułatwia dodawanie takich elementów w przypadku aplikacji Swift Playground, to to, że otwierając nawias, automatycznie on się zamyka, a kursor znajduje się w jego środku. Tak też w bardzo łatwy sposób przeskoczycie potrzeby tworzenia po prostu i pilnowania zamykających się nawiasów. OK. I tworzymy nasz kod. Jeżeli prawidłowo wpisaliście nazwę swojej funkcji i zamknęliście ją okrągłym nawiasem, byte wykona 3 kroki do przodu i się trzykrotnie obróci w lewo, tak by skręcić w prawo. I dalej pozostaje już tylko doprowadzić go do pierwszego klejnotu i go zdobyć. To była bardzo prosta funkcja i nie była zbyt zaawansowana. Kolejne zadanie tak naprawdę powtarza tworzenie funkcji do skręcenia w prawo, ale tu już mamy nadaną strukturę kodu, mamy nadaną nazwę, więc naszym zadaniem jest tylko wpisanie tego function body, które odpowiada za zbiór poleceń, który zostanie wykonany w ramach naszej funkcji. Ja ominę ten poziom i przejdę do kolejnego. W kolejnym poziomie musimy odnaleźć różnego rodzaju schematy. Ta lokacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, czy podobnie pod względem tym, że mamy kwadrat, na którego brzegach znajdują się zarówno klejnoty, jak i przyciski, ale wydaje się, że to jest kwadrat, tak naprawdę jest to prostokąt. Różni się jednym blokiem, jedna ze ścian i właśnie to musimy przewidzieć. Tak? Czyli tworzymy nasz schemat. Schemat polega na tym, że chcemy użyć funkcji do zrealizowania każdego z boków tego prostokątu. Ja nazywam tą funkcję kwadrat. Jest to prosta nazwa i akurat w tym przypadku będzie odpowiadała po prostu kształtowi tego poziomu. I naszym zadaniem jest przeprowadzić bajta do przodu, zdobyć klejnot, kolejny raz do przodu, nacisnąć przycisk i jeszcze raz do przodu. Jak zauważycie, wpisana nazwa od razu pojawi się na samym dole w klawiaturze, co ułatwi Wam później wykorzystywanie tej funkcji. Idąc dalej, gdy mamy już gotową funkcję, sprawdźmy, co ona tak naprawdę zrobi. Ja tu od razu użyję naszej funkcji dwukrotnie, czyli wybiorę funkcję, wybiorę skręt w lewo, żeby byte mógł ustawić się przodem do kolejnego boku naszego prostokątu. Ponownie kwadrat i ponownie skręt w lewo. Tu sobie ustawię już wyższą szybkość i byte przechodzi poprawnie, ale w momencie, kiedy kończy wykonywać funkcję kwadrat po raz drugi, okazuje się, że czegoś zabrakło. Zabrakło jednego kroku. I tu bez problemu możemy poprawić ten kod, dodając pomiędzy skrętem w lewo jeden dodatkowy krok do przodu. To zrobimy. Możemy ponownie uruchomić nasz kod i ponownie sprawdzić, czy wszystko działa. Tym razem bez problemu udało się. To, czego się nauczyliśmy na tym poziomie, to, co jest bardzo ważne w przypadku tworzenia różnego rodzaju funkcji, to poszukiwanie schematów działania. I w przypadku zajęć, w przypadku wykonywania zadań w Swift Playground, takiego poszukiwania schematu jest całkiem sporo. To znaczy, że za każdym razem warto przyjrzeć się każdej z lokacji. Pomaga w tym oczywiście to, że możecie ją obrócić, możecie ją powiększyć, możecie patrzeć na nią pod różnymi kątami. To wszystko sprawia, że można ją naprawdę bardzo dokładnie obejrzeć. I odnalezienie tego typu schematów, powtarzalnych schematów, ułatwi tworzenie kodu, a co za tym idzie, zmniejszy ilość błędów, a także
sprawić, że ten kod będzie odpowiednio zoptymalizowany, czyli będzie możliwie najkrótszy.